witajcie. Zobaczcie, taki przegląd zrobimy sobie szybki. Gorąco, ciepło, po 30 stopni codziennie. No i co, no tutaj nasze bazylie, koperki, rukole. Tu chyba są też rzodkiewki dosiane. Jako tako tam to działa. Miało nie działać w ogóle, więc coś tam, coś się dzieje. Tu ogórki, które, kurczę, powiem wam, że w tych trójkątnych właśnie tutaj wymyślonych przeze mnie później w finalnie projekcie naszym grządek. Powiem wam, że kurczę, super. No tutaj te ogórki to naprawdę rewelacja, nie? Ok. Zobaczcie, zresztą one same się dalej trzymają, nawet przy tych suszach. Tutaj po prostu dzięki tym akacjom, które są tutaj, po prostu dają cieni, troszeczkę może to wilgoć, ale to nie, one po prostu wzrosły, dobrze się miały, nie? No i co? Tutaj pory, zobaczcie, pory, których tam chyba żeśmy kilkadziesiąt wysadzili, też z rozsad. Nabytych. No i tak, tutaj sałata, one chyba były sadzone, tak. No te sałaty, tak wam powiem, no takie są, jakie są. Nie wiem, na czym to polega. No takie są, może taka odmiana po prostu. Tutaj były nasze kalarepki wykopane. Tu kapusty się zawiązują. Więc tak, to pomidorki. No zobaczcie, pomidorki, kurczę, całkiem fajne. Wszędzie. Fajnie to wygląda. Oczywiście zostawiam, trochę się połamało, ale niedużo, zostawiam większość wody. Nie odrywam jako tako. Poza tym, że tam, gdzie są pomidory, no tutaj słuchajcie, zobaczcie, to są te pomidory po przymrozkach, tak? Także jakby, no odbiły i to, kurczę,
nie wygląda źle, tak? Tu są już inne pomidorki, które były z rozsad. No dojrzewają, dojrzewają. Mnie na przykład cieszy bardzo też to, że to nie wszystko naraz się dzieje, nie? Czyli po prostu, że jest, że można sobie podjadać. Nie trzeba, że myśleć, że się jakoś zmarnuje, czy coś takiego, nie? Także to wszystko jakoś tak fajnie sobie nie dzieje się równo, nie? Nie wiem, czy to jest kwestia mojej amatorszczyzny, no ale tak to jest. Tu jest grządka eksperyment totalny, czyli po prostu z tych rozsad, które się powyciągały i tak dalej. To miało wylądować w koszu. No, zobaczcie, no jednak kurczę, kosz nie kosz, a warto dać jakąś tam próbę. Możliwości wykazania się takim roślinom i coś zawsze może z tego być, nie? To jest też ostatnia z grządek, która była wysadzona, koperek i tak dalej. Tutaj dynie, no zobaczcie, dynie, nie? Dynie, która jedna, druga tam największa, tak? I tutaj nowość, o której mówiłem już. Także coś tam się dzieje. No ciekawe, czy jeszcze coś się urodzi. Tutaj jakby, no, słoneczniki nasze oczywiście wszędzie. O kurczę, zobaczcie to. Śmieszne. Ciekawe, kto to wyżarł. Ta mrówka, co tam chodzi? No, zobaczymy. Nie wiem. No dobrze, no i tu papryczki, nie? Zobaczcie papryczki. Papryczki wyglądają tak. Całkiem okazale to się dzieje. To są papryki chili. Papryki chili. Tu są zwykłe papryki. Widzicie? O, tu. A reszta, większość z nich, 90% to są chili. Papryki, nie? No, tutaj dynia. Ciekawe, czy z tej będzie to, że wychodzi na to, że to żeńska i nie. Ale nie wiadomo, nie wiadomo. A tam jest dynia, nie? No, dobra. Tu idziemy dalej. Tu ziemniaki. W tych grządkach ziemniaki. No zobaczcie, no już tutaj większość w sumie krzaków kipła. Ziemniaki. Już trochę tutaj w jednym miejscu wykopałem, wczoraj czy przedwczoraj. No jakieś tam są, różne, nie? Ciekawe te ziemniaki nawet. To wrzucę, będziemy to powoli wykopywać, ale nie będziemy się z tym spieszyć, bo tutaj jeszcze są rośliny. Też mi nie zależy na tym, żeby wszystko jednokrotnie za jednym razem. No marchewki. No marchewki. Botwinki też podjadamy. Te słoneczniki, wiadomo, wszędzie. Cholera, też tu muszę zajrzeć, zobaczyć. Nie, ten nie jest taki wyżarty. Ale tutaj są te słoneczniki. Co to jest to? Nie wiem, ale pewnie też pochodzi z naszego obornika. No także tak to. Fasolki. Fasolki całkiem też fajnie. Tu się dochodzą do siebie. Fajnie, fajnie. Kochani,
Jest 13 lub 14 lipca. Zbiór fasolek z naszych grządek. Pierwsze zbiory fasolek. Tak to wygląda. Czapki malutkie. Takie max powiedzmy 20 cm. Myślę, że nie mają nawet tyle. No i tak to wygląda właśnie, no więc w sumie będzie taka pierwsza fasolka. Nawet bardziej żółta niż zielona. Więc może to tak jak trzeba. No i co? Podbieramy ją, żeby dawała jeszcze plony. I żebyśmy mogli się cieszyć jeszcze. Także takie są plony. No i tu marchewka też dalej, botwinka cały czas jedzona. Rukola na pyszno, słuchajcie, nie? Ostra w smaku, taka prawdziwa rukola, nie? To tak samo jak rzodkiewka. Jak rzodkiewka. I co dalej? Tu jeszcze, zobaczcie, na koniec filmiku zrywanie pietruszki. No, powiem wam, że jest po prostu bajeczna. W sensie aromatu i smaku dodaje po prostu, no, mega, mega pyszno. Pyszności po prostu. Także to też jest genialna sprawa mieć ją wśród warzyw.